Dzień dobry Państwu, wszemi wobec wita kapitan Lisowski. Witam 30 marca w dzisiejszym update'cie sytuacji bieżącej na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Nie będzie zbyt długo, bo będzie treściwie przed samymi świętami, żeby podsumować bieżący okres od 17 do 30 marca. Szanowni Państwo, najpierw opowiem o pewnych rzeczach z jednym szczegółem i kilka kwestii dodatkowych, a następnie omówię to wszystko na mapie. Więc zacznijmy od tego, co chciałbym pokazać. Szanowni Państwo, temat obrabiany już wielokrotnie, czyli mamy tutaj mapa uderzeń ukraińskich dronów, jeśli chodzi o rosyjską infrastrukturę petrochemiczną, produkcyjną. Macie przedstawione zasięgi do 500 km od granic Ukrainy do 1000, do 2000, do 5000. Wszystkie podświetlone na czerwono lokalizacje i zaznaczone na czerwono są to lokalizacje ostrzelane, porażone w jakimś stopniu. I na nich występują istotne straty, jeśli chodzi o zdolności produkcyjne paliw. Więc jest tego całkiem sporo. Ponadto przypomnieć należy, że jeżeli tylko uda się przekroczyć ten zasięg 1000 km, to blisko będą również te instalacje znajdujące się na Kaukazie, ale przede wszystkim ważne jest, żeby sięgnąć do tych na tą chwilę bezpiecznych rafinerii, łącznie z tą, która ma tutaj ponad 13 milionów ton zdolności przerobu w skali roku, a więc jest bardzo istotnym dostawcą, a tu jeszcze jest 9,5, 7,1 i tu 7,5, więc to są naprawdę wystarczająco duże instalacje, aby w przypadku ich porażenia i obezwładnienia naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno już skomplikować życie rosyjskie. Czy to ma sens? Miało sens, ma sens i będzie miało sens, zmniejszając dochody Rosji, ponieważ ropą surową będą musieli nadrabiać to, ale przede wszystkim ich własne zdolności spadną i odbije się to głównie oczywiście na rynku detalicznym i utrudni funkcjonowanie rosyjskiej gospodarki, której i tak lekko nie jest, ale o tym jeszcze więcej w dniu jutrzejszym, czyli w niedzielę, podczas spotkania z Pawłem Jeżowskim w top 10. Tu jest pewien szczegół, na który zwrócił uwagę Tomek Fit, którego nie potrafimy zrozumieć. To jest rejon Semeniwki, blisko Awdijiwki, rejon, gdzie z Orliwki Rosjanie nacierali tutaj na ten przesmyk pomiędzy przeszkodami wodnymi, jakie się tutaj znajdują. Z niewiadomych powodów Ukraińcy w ostatnim czasie wycofali się z tego tutaj miejsca, gdzie była stary wał przeciwpowodziowy, stara grobla jakaś. Wycofali się aż tu na żółtą linię, oddając 0,4 km2 co najmniej, ale zdecydowanie pogarszając przebieg swojej linii obrony. Takich dziwnych rzeczy w rejonie Awdijiwki niestety nie brakowało w ostatnich tygodniach, by nie powiedzieć miesiącach. I to jest jeszcze jedna tego typu rzecz. Spójrzcie, jak to wygląda na zdjęciu lotniczym. Przeszkoda wodna, pięknie poprawiająca zdolności obrony. Następnie tutaj przebieg tej właśnie starej grobli i nic. I to nie jest najmądrzejszy sposób działania. Tymczasem pokazujemy, jak wyglądały w ostatnim czasie kłopoty, jeśli chodzi o GPS. Tak wyglądały zakłócenia generowane dla tego systemu, nie w tym systemie, tylko dla tego systemu w ostatnim czasie. I to wszystko jest jak najbardziej związane z aktywnością rosyjskich systemów walki radioelektronicznej. To jest coś, co trzeba dokładnie wyjaśnić. To, co jest na całkowicie czarno, to są okręty rosyjskie, których na pewno już nie ma na powierzchni. Natomiast te w kolorze pośrednim pomiędzy tymi, a tymi czarnymi, to są poważnie uszkodzone. I tutaj dołączyły dwa okręty desantowe, jeśli chodzi o uszkodzenia, czyli Jamał i Azow. A jeszcze został przy okazji uszkodzony okręt rozpoznawczy. I tu wiele wskazuje na to, że ten okręt rozpoznawczy o nazwie Iwan Korus
był głównym celem uderzeń, ale, jest pewne ale. To ale oznacza rzecz dosłownie następującą. Zastanawiając się, co i jak się dzieje w pewnych kwestiach, trzeba powiedzieć, że do ataków na Kijów w ostatnim czasie Rosjanie użyli rakiet hipersonicznych odpalanych z Krymu, czyli rakiet typu Cyrkon. Jak one się znalazły na Krymie? Najprawdopodobniej były transportowane okrętami desantowymi. W związku z czym, dlatego chyba właśnie tak na te okręty desantowe, które umożliwiają tego typu transport w większym stopniu niż statki cywilne, takie jest polowanie ukraińskie. I w związku z tym wcale nie jestem taki przekonany, że ten okręt rozpoznawczy był głównym celem, ale ten okręt na pewno może poważnie wspomagać tam, gdzie są dziury, jeśli chodzi o pokrycie systemami samolotów A-50, które ostatnio poniosły straty, trochę ich stracili Rosjanie, ich ubyło z nieba i też nie podlatują tak blisko, to taki okręt rozpoznawczy i łączności specjalnej mógł wspomagać zdecydowanie proces targetingu i naprowadzania rosyjskich pocisków i dlatego on był też obiektem ataku. Ale tu kwestia tego, co naprawdę było ważne, jest zależna chyba od tego, co w danym momencie miały te okręty robić. Czy desantowce dostarczać cyrkony na Krym, które zostały użyte przeciwko Kijowowi, a dlaczego? No to są szybkie rakiety, więc żeby zdążyły polecieć we właściwy sposób, nabrać tego rozpędu, no to muszą mieć trochę odległości. Z jakiegoś powodu woleli to robić od strony Krymu niż od strony, że tak powiem, tej właściwej Rosji, głębokiej Rosji. No i pytanie jeszcze, w jakim trybie były odpalane, na co w tym momencie jeszcze nie znam odpowiedzi, ale najprawdopodobniej były odpalone w trybie lotniczym. Idźmy dalej. To jest niestety nowinka rosyjska, która jeszcze w dodatku jest jak gdyby efektem zapoznania się ze skutkami użycia przez Ukraińców amerykańskich GLSDB, czyli Ground Launched Small Diameter Bomb. Otóż jest to zestaw UMPB D30SM. Ojejku, te ich oznaczenia. Czyli twór, który jak twierdzą Rosjanie jest podobny właśnie do tej zachodniej bomby GBU-39SDB. Każdy taki pocisk jest reklamowany jako składający się z modułu ze składanymi skrzydłami i odpornym na zakłócenia odbiornikiem Kometa M. Kiedy UMPB D30SN jest używany z Ziemi, na niego nakłada się tak zwaną przejściówkę do standardowego akceleratora rakietowego, czyli odpala się to z wyrzutni typu MLRS, na przykład Smiercz. No więc zdecydowanie pokazuje to, że poszli Rosjanie po ścieżce rozwojowej sprzętu amerykańskiego. I tu są parametry. Zasięg, może tak, po kolei. Średnica 300 mm, odpalany z samolotów typu szeregu Su-27, Su-34, Su-35 może być. Prawie 3 metry długości. Masa głowicy bojowej to 100 kg. Zasięg uderzeń to 50 do 90 km. No cóż, w tej sytuacji, no akurat tu się mają czym pochwalić. A to jest jaskółeczka, albo raczej łabędzi śpiew. O co chodzi? To jest przykład czołgu przygotowanego do działania na atomowym polu walki, czyli tak zwana Ładoga. To coś miało pozwolić na wjazd i odpowiednio ma gruby pancerz i ekranowanie i badanie warunków co do tego, czy mogą w nim przebywać ludzie, zwierzęta i tak dalej, do pobierania próbek. I takie coś zostało ostatnio zniszczone na Ukrainie, czyli Rosjanie sięgają już po cokolwiek. Za chwilę, no rzeczywiście, nie wiadomo, czy te muzea nie będą szukały swoich niektórych eksponatów, bo to jednak jest przykład ciekawy militarnej historii Związku Radzieckiego, no ale mu nie pykło. Kolejna taka przy okazji z tych ogólnych rzeczy. Mówimy o tym z Pawłem Jeżowskim w niedzielę. Tutaj tylko taka zajaweczka. Linie Southwind, oficjalnie tureckie,
po tym jak zostały zbanowane, to niestety rosyjscy klienci, którzy lotem czarterowym z Kaliningradu chcieli lecieć do Turcji, niestety nie mogą przelecieć przez granice państw unijnych, w związku z czym mogą tylko polecieć do Moskwy lub Petersburga i to jest problem tychże linii oraz samych Rosjan. Ich pech. Rzecz kolejna ważna. Niemcy na poważnie podchodzą do tematu produkcji na Ukrainie tych granatników Panzerfaust 3. My dalej nic nie dogadaliśmy, nawet tego, że wiedząc, że bardzo by się nam przydały rakiety, o jakich więcej wiedzą i mają Ukraińcy, żeby je robić u nas. Mówimy tu o rakietach o zasięgu 300 i więcej kilometrów, a nawet z PPK-ami, które przecież oni mają swoje własne, no to u nas nadal cisza. Tu jest coś, o czym należy pamiętać. Katyń, Kozielsk, Sybiracy, Starobielsk, Smoleńsk. Pamiętajmy, bo to właśnie są takie dni, kiedy ta pamięć być powinna i nie zapominajmy o tych ludziach, o Polakach, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami i byli niewygodni dla tyrana Stalina. A teraz parę rzeczy fajnych. To jest film, daję bez dźwięku, na wszelki wypadek, żeby nie było wzbronienia emisji, z pracy naszego moździerza RAK. Spójrzcie automatykę i zauważcie, Polska takich filmików absolutnie z działania tego typu sprzętu u nas nie dawała, ale dzięki temu, że ten sprzęt trafił za granicę, trafił na Ukrainę i się sprawdza, chociaż niestety jeden został już utracony. To pamiętajcie, naprawdę jest to dobrze opracowany sprzęt, dający radę i bardzo groźny i obyśmy go mieli odpowiednio dużo, ale najlepiej jak najwięcej. Kolejny filmik, tutaj zobaczycie od Andrea Perpetuły. To już jest walka bez użycia ludzi. To jest dron versus dron, technika versus technika, bezzałogowo coraz częściej. Tak drony atakują drony. A tu, jak się patrzy z góry na ten krajobraz, to jest, nie wiem, kto z was kojarzy pojęcie meteoryt tunguski, ale to bardzo przypomina tamte zdjęcia stamtąd. A tu wszystko to są przykłady niszczenia rosyjskich dronów przez ukraińskie. I to nie jest jedyny tego typu filmik. Zaraz zobaczycie Państwo kolejny. No niektóre spotkania bywają dosyć nagłe, więc tu bądźmy szczerzy, dobry wzrok u operatora dronów to wcale nie jest jakiś tam wyimaginowany wymóg. Również dzieje się to czasami w nocy. Obserwacja, celowanie, decyzja i działanie. A taki heksakopter to nie jest lekka maszyna już. A tu już przykład fuzyjny, czyli bezzałogowiec lądowy versus bezzałogowiec latający. Proszę spojrzeć. Najpierw jeden uszkodzony, porażony, teraz będzie drugi. To jest w dużej mierze przyszłość konfliktów zbrojnych. Chyba widzieliście barwy, jak to mówią Ukraińcy, sino-żółte, więc raczej nie ma wątpliwości, czyje to były rosyjskie, czyli że rosyjskie sprzęty te lądowe, a tak przebiega anihilacja takiego sprzętu. Tu się znowu spójrzcie czai i chyba nie da mu większych szans. Na wszelki wypadek.
A to były uzbrojone oczywiście drony z karabinami maszynowymi, dosyć niskie, jeżeli chodzi o swoją budowę, które mogą podjechać w miarę blisko i prowadzić ogień do żołnierzy ukraińskich. W tym momencie z filmików to jest na tyle. I zostaje nam jeszcze temat tego, żeby przejść, pochylić się nad mapą w temacie tego, co jest dostępne. I tu, proszę Państwa, witamy. Korzystamy z mapy Artura Micka. Troszeczkę sobie przeskalujemy i zaczniemy od rejonów spokojniejszych. W ramach tych spokojniejszych rejonów dalej utrzymywane są te w dolnym odcinku Dniepru. Małe przyczółki, jest ich w sumie cztery. Rosjanie powołali flotylę dnieprzańską, w skład której wchodzą zarówno brzegowe sprzęty artyleryjskie, znane po prostu zestawy kołowych haubic samobieżnych w kalibrach 130-152 mm, które mają wspomagać tą flotylę, jednostki rzeczne pływające różnego rodzaju, zarówno szybkie, riby pontonowe oraz aluminiowe i stalowe. To wszystko będzie mogło się mierzyć na kontrolowanym odcinku Dniepru, czyli od Zaporoża począwszy przez Zalew Kachowski, tu od Kamieńskiego, aż po ujście Dniepru. Wyraz temu, co może się dziać, dają też w tej chwili Rosjanie tu właśnie na odcinku zalewu, gdyż intensywnie w ostatnim czasie ostrzeliwują ukraiński brzeg i trwające tutaj prace budowlane, jeśli chodzi o linię obronną tego północnego w tej sytuacji brzegu ukraińskiego, ale także próby dronowania. Więc w związku z tym, że wody w tej chwili jest więcej niż było latem, po wysadzeniu tamy, to jest takie doszczelnianie tego kierunku przez Rosjan, którzy podtrzymują to, żeby Ukraińcy realizowali tutaj działania obronne, no bo to dzieli ich skromniejsze znacząco przecież zasoby do tego, by tu budowali dużym nakładem sił, środków i kosztów te umocnienia. Przechodzimy teraz do Zaporoża właściwego. Otóż tak. Rosjanie na całym odcinku aż do Robotynego, z tym całym włamaniem włącznie, prowadzili słabsze działania, ale jednak permanentnie lekko zaczepne od Kamiańskiego aż do Kopani. Natomiast od Kopani przez Robotynę aż tu do Nowoprokopiwki próbowali intensywnie, jednak nie udało im się w żadnym wypadku osiągnąć tutaj żadnego sukcesu. Wielokrotnie w ostatnim czasie Ukraińcy, obserwując koncentrację rosyjskich pododdziałów w rejonach wyjściowych, te właśnie rejony dronowali, czyli nazwijmy to tak. Dronowanie to oznacza wysyłanie dronów, najczęściej dronów samobójczych, celem zwalczania rozpoznanego przeciwnika, ale także drony obserwacyjne, które naprowadzają artylerię, ale częściej odnosi się to do pojęcia wysłanie dronów samobójczych. No i teraz w rejonie Werbowego oraz w rejonie na południe od Nowoprokopiwki takie właśnie działania Ukraińcy podejmowali, ale nie powstrzymało to jednak rosyjskich prób wyprowadzenia ataków z tych dwóch kierunków, jednak Ukraińcom udało się utrzymać swoje pozycje i tutaj absolutnie Robotnego nie odpuścili. Oprócz tego jeszcze próbowali Rosjanie pójść tutaj bardziej w rejonie Priutnego, ale też im się nie udało w tym zakresie, więc sytuacja jest nadal stabilna. Są Priutne, to nie tu. Tutaj w rejonie Robotnego sytuacja jest stabilna. Na północy za to, właśnie tutaj, w kierunku jak na Hulaj Polskie,
w rejonie Myrnego, tu lekko się włamali. Tutaj trafili na styk dwóch ukraińskich brygad. Zdecydowanie to się w tej chwili potwierdza, jeśli chodzi o informacje, ale dalej niż to Myrne nie są w tej chwili w stanie pójść. Ukraińcy powstrzymali ten atak. Pytanie, czy uda im się wyrównać tą linię frontu w tym miejscu, no bo jednak to rodzi całkiem poważne zagrożenie, gdyby tutaj się na tym kierunku Rosjanie włamali, skręcając na zachód w kierunku Jechoriwki, no to tak głębokie obejście małej Tokmaczki, Biłochiria i Robotynego i zagrożenie dla Orechowego byłoby tak duże, że musieliby Ukraińcy rozważyć wycofanie właśnie z tego wtedy tworzącego się worka, co zdecydowanie poprawiłoby Rosjanom przebieg linii frontu. Z kolei w rejonie Wielkiej Nowosiłki, więc tak, tu w rejonie Priutnego próbowali Rosjanie, jak widać aktywność tutaj była większa niż gdzie indziej, tak to zaznacza w tej chwili między innymi Artur. Drugi odcinek, z którego próbowali wyprowadzić, to jest właśnie tu, jako w rejonie Nowodonieckie i na zachód od niego w kierunku Urożajnego, tak aby obejść Staromajorskie i Urożajne, co najmniej wyrównując tutaj przebieg linii frontu, ale jakby się udało, to oczywiście większym uderzeniem w kierunku Wielkiej Nowosiłki. Na tą chwilę siły ukraińskie sobie tutaj radzą, czy to dronując, czy ostrzeliwując artyleryjsko, bardzo intensywnie. I właśnie, co jest ważne, w chwili obecnej, w ostatnim czasie, na tyle mocno priorytetowe cele uległy lekkiemu uzupełnieniu albo zmianie, że jeżeli tylko występuje jakieś większe zgromadzenie rosyjskich droniarzy, to Ukraińcy są w stanie poświęcić na to nawet cenne pociski wystrzeliwane przez HIMARSy, bo to zagrożenie jest tak permanentne i tak stałe, że eliminacja operatorów dronów jest już też celem priorytetowym dla wyższego dowództwa, które zawiaduje HIMARSami. W rejonie Wuhedaru, no, zdjęcia z miasta Wuhedar są porażające, nic praktycznie rozsądnego z tego miasta nie zostało. Ludzie się stąd w zdecydowanej większości dawno temu ewakuowali, życia tam po prostu nie ma, jest tylko walka. No i przechodzimy w rejon tutaj Nowomichajliwka, Paraskiwka, Pabieda. Więc tak. W tym rejonie cały czas Rosjanie próbują jednocześnie z obejścia, czyli oskrzydlając oraz natarciem frontalnym w rejonie Nowomichajliwki, na tą chwilę wysiłki nieudane, skuteczne dronowanie przez Ukraińców się udało, ale tu rejon Pabiedy i przeskoczonej Marinki niestety posunęli się dalej, mijając tą, tutaj proszę spojrzeć, tę groblę przecinającą ten zbiornik wodny i praktycznie osiągnęli północno-zachodni kraniec tego zbiornika. W związku z tym ta linia obrony tutaj będzie się musiała pewnie w najbliższym czasie jakoś niestety przesuwać dla poprawienia parametrów tejże linii dla Ukraińców. I to, o czym wielokrotnie też było z Arturem mówione, prawdopodobieństwo, że dosyć szybko może się ona oprzeć o ten ciąg tutaj przeszkód wodnych jest całkiem prawdopodobne. Wtedy Grigoriivka może być miejscem intensywnych walk, i schodzić ta linia obrony może bardziej właśnie tutaj w kierunku Nowomichajliwki, w zależności od tego, jak rozwiną się rosyjskie działania tu w rejonie Pabiedy. Ale niestety to wyjście tu daje co najmniej dwa mocne i niebezpieczne dla Ukraińców kierunki rozwoju działań rosyjskich. Jeden, z Pabiedy skręcając na południe, południowy zachód, i wtedy mamy tu możliwość odcięcia tego istotnego fragmentu pomiędzy Wuhedarem a Pabiedą i odsunięcie już na naprawdę dużą odległość linii ukraińskich i artylerii ukraińskiej od tej linii kolejowej. Drugie, czy to wyjście na zachód lub północny zachód, które oczywiście będzie trudniejsze, tak aby skręcać w kierunku północnym, obchodząc
pozycje ukraińskie. Tylko że tu ten teren sprzyja obronie, gdyby do tego doszło, ukraińskiej. Więc jedna linia mogłaby być tu, kolejna oczywiście, tylko że, one biegną w układzie bardziej południkowym, nierównoleżnikowym. W związku z powyższym to nie jest najlepszy układ dla Ukraińców. Ale w rejonie Newelskiego próby dosyć słabe były rosyjskie, natomiast pierwomajskie, bliżej już Awdijiwki, to niestety jest groźna rzecz i tutaj te walki są w rejonie Wodianego, Pierwomajskiego intensywne, więc jest to jedno z miejsc, gdzie próbują intensywnie wbić się Rosjanie tak, aby uderzyć w sposób, który odciąży inny kierunek operacyjny. Tak bym powiedział. To wszystko w tym rejonie to jest przede wszystkim, żeby odciążyć kierunek na czas i fiar, ale jednocześnie ma on potencjał taki, a siły Rosjanie mogą mieć takie, aby wesprzeć w przypadku uzyskania powodzenia siły właśnie tu w rejonie Marinki lub Nowomichajliwki, ale raczej Marinki, oraz tu właśnie w rejonie Pierwomajskiego. Tu, ten rejon, Berdyczi, Semeniwka, Orliwka, Tonienkie, intensywnie Rosjanie próbują przesunąć linię frontu, ale to jest działanie, powiedziałbym, ławą. Ławą. Najdziwniejsze było to, o czym wspomniałem tu w rejonie Semeniwki, gdzie ta droga w dziwny sposób tu właśnie przebiegająca i teraz odsunięcie linii obrony w głąb bardziej, co jest zbyt łatwym oddaniem dogodnego do obrony terenu, gdyby tutaj cały czas utrzymywali tę krawędź tego zbiornika wodnego. No niestety, tutaj słabszy okres dowodzenia pod Awdijiwką niestety się jeszcze nie skończył. I jest to bardzo, bardzo martwiące. Tu w rejonie Nowoseliwki nie udało się Rosjanom nic, pomimo tego, że próbowali się rozepchnąć trochę na zachód, ale to bardzo lokalne, bardzo małe ruchy i zmiany. Niewiele się dzieje też tutaj w rejonie Łenińskiego. Tu raczej można powiedzieć, że jest linia Konstans, ale tu na zapleczu Awdijiwki odtwarzają się zdolność bojową te brygady, które się tak skrwawiły na samej Awdijiwce. No i dochodzimy do rejonu Bachmutu. Najbardziej stabilne miejsce jest ciągle tu w rejonie Kliszczyjówki. Cały ten obszar jest intensywnie, ale niezbyt zaciekle atakowany przez Rosjan. Trochę to wygląda tak, jakby opierając się o Kurdiumiwkę, postanowili obejść całe to zgrupowanie ukraińskie w rejonie Kliszczyjówki i Andriiwki. Bo wychodząc od Bachmutu, tu w rejonie Bogdaniwka, Krasne mają potencjał tego, aby wbić się, zwłaszcza wzdłuż tutaj torów kolejowych oraz istniejących dróg z Krasnego na Stupoczki, co najbardziej by im odpowiadało, tak aby nie udało się w żadnym wypadku Ukraińcom zbudować linii obrony, która tu już biegnie tędy, czyli tym kanałem, i następnie o niego się oprzeć. Kluczowe będzie to, aby udało się Rosjanom zdobyć przyczółek po tej zachodniej stronie tegoż kanału. Na tą chwilę siły ukraińskie powstrzymują w zdecydowanej większości z sukcesami te wysiłki rosyjskie. No ale ewidentnie sytuacja nie jest różowa. Ta złośliwa narośl na północ od Bachmutu ciągle jest i funkcjonuje, ciągle jest zablokowana tutaj cała ta grupa jednostek rosyjskich. Dlatego próbują z pewnym niestety skutkiem w rejonie Mykołajiwki, tu odrobinę poprawili przebieg swoich linii, wbijając się takim małym klinem pomiędzy tutejsze różnego rodzaju kultury, czyli i pola, i odrobinę zakrzaczeń lasów. Natomiast to, co bardziej próbują, to z rejonu Wesołego i na wschód od Wesołego wzdłuż nasypu kolejowego
wbić się klinem tutaj tak, aby zagrozić Spirnemu. To nie jest pierwsza próba tego typu. Ukraińcy tutaj całkiem dobrze sobie dotychczas radzili. Mam nadzieję, że wrócą do właściwej kondycji w tym zakresie i powstrzymają tą próbę zdobycia Wyłom. W rejonie Białochorywki dronowanie, bombardowania wzajemne, pełen klincz, zresztą samo Spirne również. I tu się Rosjanom nic nowego, zbytnio pozytywnego nie udało. Przechodząc jednak tutaj w rejon teraz Jampoliwki i Torskiego, Rosjanie nie przerywają prób posunięcia się dalej w tym terenie i dojścia do tych przeszkód wodnych, łącznie z tą rzeczką, która tędy dalej biegnie, i osiągnięcia tych wszystkich punktów, gdzie mogą przekraczać tą rubież, a przede wszystkim chodzi o Terny, Jampoliwkę i Zariczne, Wozniesieński Chram. To są ciężkie walki, część z nich odbywa się w lasach i można powiedzieć, że w ogóle walki w północnej części frontu w znacznej mierze to są walki w lasach, które są podwójnie nieprzyjemne ze względu na to, że każda detonacja artyleryjska lub inna wywołuje las, znaczy dosłownie w lesie las dodatkowych odłamków, które zniszczycielską siłą oddziaływują na broniących się tam żołnierzy z jednej strony, ale również na atakujących z drugiej. W rejonie Newskiego sytuacja jest stabilna. Kolejne próby rosyjskie tu w rejonie Karmazyniwki i Nowowodianego. Ale te linie ukraińskie są raczej stabilne. To samo w rejonie Serchiwki. Więcej próbowali w rejonie Rosjanie Kuzemiwki, ale tu na szczęście też bez sukcesu. Przypomnę, to włamanie tutaj od Włodimirówki w kierunku na Tabajówkę zostało powstrzymane. Znowu Rosjanie próbowali intensywnie przełamać linie ukraińskie. Bardzo duże dronowanie było tutaj potrzebne. Udało się ich zatrzymać. I aż do samej Synkiwki, praktycznie rzecz biorąc, ten odcinek pozostały był spokojny. Tylko tutaj znowu walki w rejonie lesistym, rejonie Synkiwki oraz próby obejścia samej Synkiwki, aby dojść do Kupiańska. Również zakończone bezproduktywnie. Natomiast pamiętajmy, ostatnimi czasy działania zarówno batalionu Syberia, rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, Legionu Wolność Rosji. Na tym odcinku Gierwojron i tutaj w kierunku na bliżej Białgorodu i tutaj, to były w sumie cztery punkty, gdzie się przedostawali, wzmocnieni dodatkowymi pododdziałami rozpoznania i wywiadu. Średni był ten sukces, ale jest jeden skutek. Rosjanie powołali trzy nowe zgrupowania wojsk, czyli Białgorod, Kursk i Briańsk. Kursk i Briańsk. Gdzie ten Briańsk? Tu. Które mają w tym momencie mieć odpowiednią dużą ilość jednostek, aby zapobiegać tego typu włamaniom sił Rosjan na Rosję. I tak to w tej chwili wygląda. Pamiętajmy, że cały ten północny odcinek frontu, na tą chwilę będący w miarę racjonalnie spokojnym, jest umacniany i rozbudowywany, a najwięcej tego wszystkiego jest na kierunku charkowskim. W wyniku ostatnich ostrzałów Charków niestety jest w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o dostawy energii i ciepła, bo elektrociepłownie, stacje elektroenergetyczne zostały porażone. To stało się ostatnio priorytetem ataków rosyjskich, realizowanych jako odwet za skuteczne ataki na rosyjskie rafinerie. Okazało się po ostatniej wypowiedzi prezydenta Zełenskiego, że podobno rzeczywiście były jakieś próby nacisku ze strony amerykańskiej, tylko tak trochę rozwodnione, kto to był i dlaczego, żeby powstrzymać się z tymi atakami. Ja przypomnę, że to jest bez sensu powstrzymanie tych ataków na rafinerię, bo jak nie mogą przerabiać na paliwo, to muszą to sprzedawać tą surową ropę. Co wpływa na co? To wpływa na
obniżenie cen na giełdach światowych. Do tego przypomnę, że G7 właśnie testuje i zastanawia się nad obniżeniem tak zwanego price capu, czyli ceny, jaką mogą akceptować za rosyjską ropę. I mówi się nawet o zejściu z 60 dolarów na 30 dolarów za baryłkę. A to by było bardzo, ale to bardzo bolesne. Pytanie, czy rzeczywiście tak się stanie? I jaki będzie rzeczywisty ten nowy price cap, jeśli go wprowadzą? Ale myślę, że to się może zdarzyć. Do tego wszystkiego Rosjanie w chwili obecnej niestety zwiększyli ilość samolotów bombowych Tu-95, jakie są w stanie używać. O co tu chodzi? Chodzi o to, że te samoloty, te bombowce były bardzo intensywnie używane w ostatnich 2 latach. No powiedzmy 1,5 roku. Zajechali te z grupy tak zwanej eksploatacyjnej. Mieli jeszcze trochę tego sprzętu na rezerwie mobilizacyjnej i według danych Marka Meissnera weryfikowałem to też swoimi kanałami i nie jest powiedziane, że to nie jest prawdziwa info. Może tak, nie zaprzeczono, ale tak jakoś wybitnie potwierdzać może nie. Aczkolwiek dlaczego trzeba uznać, że jest to możliwe i prawdopodobne? Ściągnięto wszystkie samoloty z rezerwy mobilizacyjnej, te wszystkie Tu-95MS i dlatego nawet do 14 maszyn w tej chwili potrafi latać, a był czas, że latało ich 6-7 plus jeszcze Z2 na pożyczkę tu po lewy od floty Pacyfiku. Dzięki temu są w stanie czasowo, chwilowo zwiększyć intensywność ostrzału różnego rodzaju pociskami odpalanymi z powietrza, ale tych pocisków też za dużo nie ma. Gorzej, że udało im się dorwać w dobrym stanie, no powiedziałbym, że nie wybuch pocisku Storm Shadow. No trochę się niestety pewnie dowiedzą. Generalnie Rosjanie dowiadują się o rzeczach następujących w ostatnich miesiącach. Niestety zniszczone czołgi M1 A1 Abrams. Czołgi Leopard 2 A6 i jego wersja szwedzka STRV-122. Bojowe wozy piechoty Bradley M2 A2 ODS. Również STRF 9040, czyli wariant CV-90 w odmianie z wieżyczką i armatą 40-mm, dodatkowo dopancerzony i z pancerzem, znaczy z kamuflażem multispektralnym. Jeżeli trafi w ich ręce również ten rozbity rak, to będzie podobnie, że czegoś się dowiedzą o tym, jak robić dobry, przyjazny dla załóg sprzęt. Niestety, tego się nie da uniknąć. Taka jest wojna, że to jest okazja do analizy i kradzieży niejednokrotnie technologii. Ja życzę, żeby Ukraińcy mieli odpowiednią dużą ilość sił ku temu, żeby dać radę. Plany, jakie w tej chwili są omawiane co do, być może nawet dzisiaj coś było ruszone, jeszcze tego nie wiem, co do kwestii dalszej mobilizacji, obniżenia rocznika mobilizacyjnego z 27 do 25 lat, co może wygenerować około 500 tysięcy rekruta dostępnego dla armii, z czego, jak się dowiadujemy w ostatnich godzinach z planów pewnych, to około 300 tysięcy miałoby służyć do tego, żeby docelowo dawać możliwość rotacji jednostek na froncie, bo aby nie przemęczać żołnierzy, a dodatkowe te 200 tysięcy byłoby kwestią rozbudowy jednostek armijnych. Mam nadzieję, że ta rotacja nie oznacza przekazywania sobie uzbrojenia, zwłaszcza ciężkiego. Mam nadzieję, że wystarczy tego, oraz które mają, oraz tego, które ciągle przybywa do Ukrainy celem wzmocnienia potencjału. I to by było na tyle w dzisiejszym update'cie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami, a w związku z tym, że dobrze się sprawdzają niektóre rozwiązania, to szczególnie polecam, jeśli ktoś chciałby wspierać, do czego zachęcam, bo jest to naprawdę bardzo ważna rzecz, kiedy się ma kłopoty z akceptacją niektórych treści przez korporacje. To jest właśnie Patronite i Supi. Ponadto na koniec, skoro dzisiaj jest Wielka Sobota, to życzę pozytywnej zadumy, życzę wszystkim wesołych, zdrowych, rodzinnych, pogodnych świąt, smacznego jajka, mokrego dyngusa, i oby start w nowy tydzień był jak najbardziej fajny, no, dniem wolnym się zacznie, a potem, żeby też nie było źle.
Przemi wobec żegnamy się. Żegnam się ja, Maciek, kapitan Lisowski, moja kopułka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.